żywioł. Ze studia na trakcie. Na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Proszę Państwa, Grzegorz Pawlak. Wielki zaszczyt. Twarz, głos, na pewno głos znany. Chociaż twarz z desek teatru na pewno również. Tam z różnych innych sytuacji też. Ale... No. Radio Wawa. Głos. Mhm. Polsat. Mhm. Główny głos. Mhm. Głos stacji. Taniec z gwiazdami. Mhm. Głos. Dubbing. Też. Niektórzy nie kojarzą może, ale największa rola, najbardziej charakterystyczna. Nie no, kojarzą. 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 Skipper z Madagaskaru. Słyszymy ząbki, panowie. No właśnie. Grzegorzu, od czego twoja droga artystyczna się zaczęła? Bo to wszystko, nie od razu zostałeś lektorem, nie od razu ten dubbing. Kierunek był zupełnie na początku inny. Tak, no będzie bardzo prozaicznie. Byłem młodym ojcem, który zaczynał od zera kompletnego. W szkole teatralnej kończyłem szkołę wrocławską. Nie przejmowałem się tym, że dziekan na egzaminie wstępnym zapytał mnie, czy śpiewałem w chórze główne partie, bo powiedział mi, że mam naturalnie ustawiony głos, ale teatr był jak przede wszystkim moją pasją i nadal jest, mogę powiedzieć. I no co, po szkole był taki moment, kiedy 89 rok. Bardzo dawno temu. Kiedy jeszcze się coś tam nie skończyło, mówię o politycznym aspekcie naszej ojczyzny, jeśli tak to ujmę. I nic się jeszcze nie zaczęło tak naprawdę, więc na te dyplomy nasze przyjeżdżało zawsze sporo dyrektorów teatrów, którzy no, wybierali sobie delikwentów do swoich, jak to się nieładnie mówi, projektów i aktorów swojego teatru przyszłych. A to był taki moment, kiedy było ich bardzo niewielu. Ja tam dostałem jakąś nagrodę na tym konkursie dyplomowym. No i dostałem propozycję, bo w ogóle śmieszna sytuacja, miałem już dziecko. Powiedziałem, że będzie prozaicznie. I były takie czasy, że nie chciano wynajmować mieszkań rodzinom z dziećmi, no bo jak się zasiedzą, no to trudno ich potem wyprosić. Tak mi się jakoś bardzo współcześnie zrobiło, ale no tak to dotyczyło rodzin właśnie takich naszych, trochę gorzej sytuowanych. No i co? Miałem propozycję z Wrocławia, ale nie mogłem z niej skorzystać, ponieważ musiałem mieszkanie zmienić, a nie było takiej możliwości. Więc znalazłem się w Opolu i tam no, była bieda straszna. Więc był nabór do studia. Mój przyjaciel już teraz z Opola, z którym wznowiłem po iluś tam latach kontakt, zaprosił mnie na próbę głosu. I zostałem. Wtedy bawiłem się we wszystko. Bawiłem się w reklamę, w pisanie scenariuszy, w robienie reportaży. Radio mnie strasznie kręciło. Miałem swoje audycje w Radiu Opole. Wymyślałem, bawiłem się, zacząłem odkrywać to, że mogę się wcielać w różne postaci głosem. No jarało mnie to strasznie. Potem była Łódź, w Łodzi było podobnie. Wtedy zacząłem już bawić się w lektorowanie filmów, dokumentów, dubbingów. Były takie historie, gdzie sam dubbingowałem wszystkie postacie Jawista. Czasem pomyliłem konia z kaczką, no ale to cofaliśmy i zaczynaliśmy od nowa. No i co? Potem przyszła propozycja z Warszawy właśnie z Polsatu. Najpierw tak nieśmiało. W trakcie pracy w Łodzi też tu przyjeżdżałem, ale to były takie, powiedzmy, wypady jednodniowe albo między próbami, co było w ogóle przy braku autostrady śmiercią, no bo jeżeli mi się spóźnił na spektakl, no to słabo. No, kilkudniowe wyjazdy zaczęły się tutaj i tak jakby jestem jedną nogą w Łodzi i jedną w Warszawie jeszcze póki co od parunastu lat. Jestem słoikiem. Ale jesteś człowiekiem bardzo kręconym. Kręconym? Kręconym, który lubi imać się wielu różnych przedsięwzięć. Zakręconym. Mówi się też kręconym. A to okej, okay, to jest ten chyba, ale może w naszym rejonie... Przyswoiłem, okej. Okay. Może po kurpiosku się mówi, że się jest kręconym. Bo i tak,
To jest po części bardzo podobne do tego, co ja też robię prywatnie. Po kolei postaram się wymienić. Kabaret. Mhm. Pingwinek. Tak, to było w liceum. Już jakieś proroctwo chyba było. No tak, ja byłem strasznie zbuntowany i robiliśmy takie, wtedy no, byliśmy tacy bardzo antysystemowi. Parę razy się mało zdarzyło, że byłem na granicy bycia w szkole, ale było bardzo fajnie i od tego się zaczęło. I pani, która się opiekowała, pani profesor. To był taki szkolny kabaret. Tak, tak, tak. Mhm. Basieńko, dziękuję, przepraszam za prywatę. Powiedziała mi, że może byś spróbował w szkole teatralnej. Mówię, no okej. No i spróbowałem. Była Łódź. Dostałem się do na rok. Wtedy byłbym z Maćkiem Kozłowskim, z Markiem Proboszem. Natomiast byłem drugi pod kreską. Miałem trudną sytuację rodzinną, bo ojciec był bardzo chory. No i nie chciałem się odwoływać. Potem ojciec odszedł, w sensie zmarł. I nie poprawiałem tych tekstów, pojechałem, nie dostałem się w ogóle. I pomyślałem sobie, koniec ze szkołą teatralną. Nie ma, jadę do Poznania, bo rysowałem, malowałem od dziecka. No i tam chodziłem do akademii, uczyłem się rysować, chodziłem do Muzeum Narodowego, oglądałem całymi dniami pracę starych mistrzów i bawiłem się w to, ale no właśnie, to rysowanie też, jak chłopaki się postarają, jakby można było parę tych sobie zdjęć, malunków, podwędzimy. Są na fejsiku. I pokażemy tutaj też kilka się może przywinąć. Będzie mi miło. No miałem jakieś tam wystawy ze 2-3, coś tam sprzedałem nawet, ale to było tak, że chodziłem równolegle też do takich, na zajęcia w Poznaniu teatralne. Robiliśmy teatr. No i był równolegle, na pewno kilka albo kilkanaście było w tym samym czasie takich amatorskich teatrów. Natomiast mój kolega, przyjaciel wygrał ze spektaklem Antygona, pamiętam, wygrali konkurs teatrów amatorskich w Poznaniu i w nagrodę wystawiali w Teatrze Nowym. Ja tam poszedłem, to było chyba 2 miesiące przed egzaminami. Obejrzałem ten spektakl i pomyślałem sobie, kurczę, spróbuję. No i wtedy nie wolno było składać do 2 uczelni naraz, a ja złożyłem i na nielegalu. Na przykład miałem dzisiaj egzamin w Poznaniu, wsiadałem w pociąg, jechałem do Wrocławia, zdawałem tam egzamin, wsiadałem w pociąg, jechałem do Poznania i zdawałem w Poznaniu egzamin i tak przez tydzień. Zwykle miałem trudności, znaczy za dużo myślałem. Więc, a Gustaw Holoubek, świętej pamięci, mistrz, powiedział, że aktorowi myślenie przeszkadza. Więc wtedy byłem w takim momencie, że w ogóle nie myślałem. Starałem się robić, co mi każą i skupiłem się tylko na działaniu. No i opłaciło się, bo dostałem się do 2 szkół jednocześnie. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. To przejdziemy do tej, było o tym malowaniu, pokażemy. I wracamy do tego głównego, czyli bycia kręconym, zakręconym. Było wspomniane o tym. Kabaret. No i też, tak, kabaret. Mamy już malowanie. Działalność reżyserska. I aktorska jednocześnie, bo wyreżyserowałeś i zagrałeś główną rolę w spektaklu Blue Eyes Superstars. Tak, to była taka przygoda zupełnie nie wiadomo skąd, bo w tej Łodzi, w której wtedy sporo się działo, ja jakąś taką reklamówkę robiłem telewizyjną, która nie ujrzała światła dziennego, bo pan, który za to wszystko płacił, okazało się, że był na tyle nieświadomy, że chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że za emisję też trzeba zapłacić. No. Nieważne. W każdym razie przyjeżdżałem tutaj do Warszawy na postsynchrony i przy okazji zaproszono mnie, kolega producent, który wtedy to robił, zaproponował mnie, to była taka amerykańska produkcja. W założeniu miało to być coś na równi ze Smurfami. Potężna Biblia z postaciami. Projekt ekologiczny o Matce Ziemi, o planetach, które je wspierają w tym, żebyśmy żyli godnie, czysto i zdrowo. To miało być wdrażane w szkołach. I tam wybrano mnie na taką główną postać, to był Merkury. Jak przewodnik po tym całym świecie i tak dalej. No i doszło do tego, że było zapotrzebowanie, żeby zrobić na początek, żeby poznać publiczność zaproszoną i gości, którzy mieli prawdopodobnie jakiś wpływ na dalszą produkcję, kształt tego
przedsięwzięcia do sali kongresowej. Trzeba było napisać scenariusz, wyreżyserować to i zagrać. No i wziąłem to na klatę i zrobiłem ten spektakl. No to zdolny człowiek i sam napisze, sam wyreżyseruje, sam zagra. No tak, jeszcze pisałem felietony w Trójce. Jeszcze jakby to był musical, to pewnie byś sam muzykę zrobił? Nie. Znaczy może i bym zrobił, ale nie wiem, czy... No też śpiewam, piszę. A kapella ewentualnie. Nie, śpiewam, piszę, na nutach jakby przestałem się znać w pewnym momencie. Do dubbingu bym chciał teraz przejść, bo to też jedna z dziedzin, które lubisz. Uwielbiam. Bardziej niż czytanie fabuły? Od tego w ogóle odszedłem. Mnie męczy czytanie filmów. Kiedyś sporo tego, ale ja jestem, nie wiem, może ja mam ADHD. Ale nie, no nie widać na razie przynajmniej. Nie widzisz moich nóg. Stóp, przepraszam, stóp. No, twardo przybite do podłoża. Tak, tak, ale tam dzieją się różne rzeczy. Nie potrafię usiedzieć długo w miejscu, bo to też trzeba myśleć o tym, że no wtedy już się siedzi w tym studiu, powiedzmy, od rana do nocy i zmienia się to studio, ale nadal się siedzi od rana do nocy. Nie mam tego gdzieś tam w głowie, co pozwoli mi do tego stopnia się zdystansować. Nie wiem, umiem to robić, ale nie kręci mnie to. Wolę takie krótkie formy, zwiastun albo krótka historia opowiedziana. Bardziej aktorskie rzeczy mnie kręcą. Audiobooki, chociaż to też męczące. A to męczące też męczące jest. Męczące strasznie. No właśnie. To jak pytaliśmy Jacka Brzostyńskiego, co jest najważniejsze w zawodzie lektora, to powiedział twarda dupa. Miał rację. Bo trzeba dużo siedzieć. I kręgosłup mocny. No więc, czyli te dubbingowe formy jakby najbardziej. A w Tańcu z Gwiazdami to na żywo tam się siedzi, się czyta? To też nudne musi być. Nie, dlaczego? Nie? Dobra, nie powiem. Nie. Ja sobie bardzo fajny. Urozmaicam sobie... Czas. Dobra, przechodzimy do tego dubbingu, bo oprócz grania i bycia głosem różnych postaci, i jesteś też reżyserem dubbingowym. Mhm. Kolejna dziedzina, już można wyliczać i wyliczać. Toy Story 3, tak? To jest. Między innymi. Grałeś też tam postać jakąś? Coś zagrałem, ale zawsze sobie wybieram jakąś taką maleńką rzecz, bo kiedyś reżyserowałem w Opolu pierwszy raz w teatrze swój spektakl i też w nim grałem. Ciężko jest. Ciężko jest być, może by mi było teraz łatwiej po latach, bo jednak nabrałem większego dystansu, świadomości, wiedzy, techniki jakiejś tam. Natomiast zawsze lepiej, jak to trzecie oko gdzieś tam sobie siedzi z boku i ogląda. Nie czujesz jakiegoś zaszufladkowania do konkretnej postaci, którą dubbingowałeś? Bo ja oglądałem twoją rozmowę, gdzie dubbingowałeś postać z Kucyków Pony. Aha. I tam... Tak mnie zapytała, bo w ogóle zostałem zaproszony na konwent. No właśnie. To jest niebywałe. To jest niebywałe. Ja w ogóle nawet sami uczestnicy konwentu pytali mnie o to, czy panu się nie wydaje, że to jest dziwne, że ludzie dorośli przybierają się w te kostiumy. I kucyk pony naprawdę. To była wynajęta, nie wiem, szkoła, w której były sale, ludzie śpiewali piosenki. No, stół konferencyjny, mikrofony, cały na żywo. No full profeska. Full profeska, wszystko dotyczące kucyków pony. A i zapytano mnie... Bo to była postać... Discorda, czyli tego jedynego czarnego charakteru tam występującego. I ktoś mnie zapytał, czy pan nie ma nic przeciwko bycia bohaterem serialu dla małych dziewczynek? Na co ja go zapytałem, a co jest do cholery złego w małych dziewczynkach? I zebrałem brawka, tak? Znaczy, no offense, rozumiem. No tak, to w tym kontekście. Więc nie widzę w tym nic złego, ale tak, owszem. I tam była też kwestia, która mi się podobała, dotycząca, bo zapytałem o to zaszufladkowanie. Sytuacja z Jerzym Szturem, któremu ktoś pogratulował roli osła i on się oburzył strasznie za to. Podziwiam research, naprawdę. Oburzył się, tak. Dlatego też chcę właśnie o to zapytać, czy nie ma pan tego takiego jakiejś bariery, że ja dubbing to jest coś gorszego, jak zabingowałem postać w Kucyku Pony, to jest... Były takie czasy, że koledzy aktorzy, przychodząc do dubbingu, traktowali go
po macoszemu przychodzili dorabiać. I to było coś, nie wiem, zgorzkniali, bo nie grali w filmach, bo... Natomiast osoba, która podniosła dubbing do rangi sztuki, zresztą to zawsze była sztuka. I jeśli rozmawiamy o dubbingu, to nie sposób nie wspomnieć na przykład o tym, co się robiło w latach 70., 80., czyli o Klaudiuszu, o Szekspirze dubbingowanym. Przecież to były majstersztyki. Ci ludzie w 7 osób. To nie było techniki cyfrowej. Ja jeszcze się bawiłem, przycinałem taśmę w radiu. Natomiast oni w 7 osób widzieli na ekranie scenę i po prostu... Czyli wszystko żyło, cała scena żyła. No jechali w punkt. To nie było zmiły. No, jakiś aktor mobilizowany, to wtedy, przepraszam, to wtedy walił cały zespół. Zawalała się cała robota. Więc to ja jestem pełen podziwu dla nich. I jednak kiedyś przy okazji właśnie jakiegoś wywiadu wspomniałem, czy miał jakiegoś mistrza, chciałbym się wśród nich znaleźć chociaż na pół godziny, żeby zobaczyć, jak oni pracowali. To było... No bo dzisiaj nie ma tak. Jeżeli był Madagaskar, załóżmy. Nie było tak, że wchodził i Adamczyk, i Śliwieski. Wchodzi po prostu... Są tylko gwary. Czyli nie ma czegoś takiego, że dzisiaj wchodzi do studia i Adamczyk, i Żmijewski, Kożuchowska, wszyscy i kręcą scenę głosową. Nie. Ja słyszałem, że nawet z całego filmu się nie widzi. Nie. Reżyser widzi. Reżyser widzi i... A aktor przychodzi na casting, ogląda swoje scenki, próbuje głos. Reżyser po obejrzeniu wcześniejszym filmu i uwagach od produkcji... No stara się tak go poprowadzić, żeby... Bo to są jeszcze... No to jest oczywiste. Większość filmów dobrych, animowanych kręci się tam gdzieś daleko, prawda, za oceanem z reguły. W związku z tym to, co robią nasi aktorzy, co my robimy, to jest to, żeby postać, którą mamy zagrać, jak najbardziej była zbliżona do oryginału. A tam robi się tak... Ja sam uczestniczyłem w Polsce, na przykład w Jeżu i Jesz Jerzy. Gdzie najpierw nagrywa się kwestie głosowe, a oni do tego rysują. To jest zupełnie inna bajka. A tutaj jest tak, że nagrywamy jak najbardziej podobnie do tego bohatera wykreowanego przez aktora zza oceanu z reguły i te głosy lecą do tam i oni wybierają, który im najbardziej odpowiada. Na przykład z Dirtem Vaderem było prześmiesznie, bo nie mogę tego nie opowiedzieć, bo to... Ja się strasznie bałem, jeżeli mnie wybiorą, no bo to ta fala hejtu, gdzie w ogóle dubbing, no i James Earl Jones, który zagrał Vadera, no na litosierdzie boskie, zmierzyć się z tym facetem, z tymi alikwotami, z tymi bebechami nieprawdopodobnymi, to jest coś niesamowitego. No ale poszedłem na casting, no i wiadomo, mój Boże, ten głos jest robiony jakoś Luke. Ja coś tam się wygłupiałem. I na końcu zawsze się trzeba przedstawić. No i to tam Darth Vader, Grzegorz Pawlak. No i niech sobie lata żyjątko. Bo wszyscy... Boże, dbamy o te psy na tym Facebooku, o te koty. No to co nam mucha winna? Puka, o. Bzyka. A, że bzyka, niech bzyka. Nie, ja jej nie zrobię. Mamy muchozol jakiś? Nie zabijamy zwierząt. Tu się żadnym zwierzętom nie dzieje krzywdy. Tak. Potem taki napis pójdzie na końcu. Podczas realizacji żadne z latających owadów nie ucierpiało. I przedstawiłem się na końcu, a oni odsyłają zza oceanu taką adnotację, uwagę, że dobrze zagra ten pan, tylko niech zagra tak, jak się przedstawił. Ale chciałem jeszcze wrócić na sekundę do osoby, która podniosła tak? to do rangi sztuki. Mhm. Mówię o Joasi Wizmu, nieżyjącej już, która robiła pierwsze Shreki. W ogóle była cudownym człowiekiem. Zawsze to powtarzam i powtarzać będę. No była wspaniała. A jeśli chodzi o... Wrócę troszkę do tego, co powiedział pan Sztur. No, mój Boże. Jeśli to, co ja robię, daje ludziom radość, a sam mam wiele dowodów takiej radości, jak stoję, nie wiem, zdołowany przy pralni z jakimiś ciuchami. Zdołowany, bo zmęczony, bo coś tam, bo pogoda, nie wiem, nieważne. I podchodzi do mnie chłopaczek malutki taki i mówi, że pan, dziękuję strasznie, że pan zagra tego skipera. Ja mówię, kurczę, rodzice go wysłali? Nie. No to wiadomo, dziękuję ci stary. No i od razu jest fajniejszy dzień, więc nie widzę powodu. I nie powiem, że nie chciałbym zagrać
u Smarzowskiego, u Wegi. Chciałbym, pewnie, żebym chciał, ale nie mam takiego charakteru, że może to źle. Musiałbym mówić o różnych smutnych historiach, nawiązać do tego rocznego festiwalu gdyńskiego, o tym, o środowisku, o takich różnych rzeczach. Nie, nie, nie. Uważam, że przez pewnego rodzaju... małości tracą na charakterze i jakości produkcje, które mogłyby być, albo czasami w ogóle nie dochodzą do momentu realizacji. Boli mnie też to, że jak powstał taki film Nietykalni, francuski, w którym... Wiesz, o czym mówię? Tak, tak. No, genialny film. Nie wyobrażam sobie, żeby tam na planie nie było między nimi fajnej atmosfery. Zresztą mam tu kolegę, który pracował w Hollywood, wrócił i powiedział, że tam nikt nie wyładowuje kolega na koledze swoich jakichś tam nieprzyjemnych sytuacji z poprzedniego dnia, tylko wszyscy mają świadomość, że grają do jednej bramki. I to jest wspaniałe. U nas jest dla mnie jest to najważniejsze w pracy. To, jaki jest przelot, mówiąc kolokwialnie, między ludźmi, bo to wtedy mnie uruchamia, bo ja wtedy czuję się swobodnie, nie udaję niczego i nie przebijam się przez, za przeproszeniem, ten syf, po to, żeby móc wydobyć z siebie to, co najważniejsze i najlepsze. I to mnie troszkę odstrasza. I jeśli ktoś tam przewidział dla mnie taką sytuację, że będę miał okazję w czymś takim uczestniczyć, to będę bardzo wdzięczny. I tu takie fajne zdanie a propos właśnie tej jeszcze sytuacji postrzegania dubbingu jako może coś trochę słabszego. Fajne zdanie, jak ktoś robi coś dobrze, to robi. Jak daje dupy, to daje. Tak. Autor Grzegorz Pawlak. Tak jest ze wszystkim. Tak jest ze spektaklami. Od Moliera chyba. Komedia to jest passé. Jeśli ktoś robi w dramacie, robi w tragedii, no to szacun, stary, bo to bebechy, wiesz. Na litosierdzie boskie, że się powtórzę, jeśli spektakl jest dobry, to wszystko jedno, czy on jest komedią. Ileśmy widzieli w życiu spektakli z zacięciem, które miały poruszyć serca i umysły i po prostu była kicha totalna i o niczym. No może paru pretensjonalnych, nieświadomych rzeczy ludzi dało się na to nabrać, ale ktoś jest trochę wyrobiony i mniej więcej wie, na czym to polega. Albo Russo, albo nie Russo. A propos tego głosu, tego takiego tu problemów, jakie metody dbania o głos? Bo, bo są już tak zdania podzielone, że Tomek Knapik zero jakiegokolwiek dbania. Inni woda przygotowana. Herbatki nie, papierosa nie. Twoja metoda? Moja metoda, ograniczam faję. Do ilu paczek dziennie? Nie no. Nie, nie dużo palę, 10. Chyba, że jest okoliczność inna, to wtedy trochę więcej. Ale generalnie... No to mało, tak, to mało. Relatywnie mało. No, to się boi zapytać, ile to było dużo? No były takie momenty w życiu, że tam paczka szła, ale nie przekraczałem raczej, nie było tak, że... Chociaż może na studiach półtorej. Może, ale to... Natomiast imbir. Imbir, starty do... Do herbaty? Do herbaty. Czy do szklanki zalane wodą? Albo pocięty na takie paseczki wąskie, zalane wodą, zagotowane i to się pije zimne. No i... A to, co w telewizji reklamujesz, nie? Nie działa? Że ja nie mogę. No tak. To jedna z metod. Jedna z metod. Nie, ale są różne. Słyszałem też anegdotę fajną a propos tego leku. Aha. O sytuacji twojej w aptece, jaką miałeś kiedyś. Skąd ty to wiesz? No ja mam swoje źródła, no. Dobra, informacji. To było przezabawne, było późno. Noc, znaczy, 11. Tak, 11 w nocy. No i stanąłem w aptece, przede mną tłum ludzi. A kto był chory? Ja nie byłem chory. Nie. Do tego zaraz dojdę. Ja byłem chory, ale... Znaczy chory, zabrakło mi czegoś tam, jakiegoś... Staram się zdrowo w miarę odżywiać. Jakiegoś oleju budwigowego czy tam czegoś i stanąłem, żeby sobie kupić. No i za mną poczułem, że stoi mężczyzna. Jak się potem okazało, ojciec rodziny, który przyszedł po jakieś lekarstwo. Bardzo był wzburzony tą kolejką i tak narzekał. Mówi, że płacimy na NFZ.
Pan zobaczy, ile jest tutaj ludzi. Sprowokował mnie, odwróciłem się i mówię, a będzie gorzej. I on tak, cholera, much solwan. Ja mówię, nie, wie pan, inny produkt. I stoję cierpliwie. Minęło tam, nie wiem, 5 minut, ta kolejka się zmniejsza i nagle słyszę to, cholera, wokale. No i powiedziałem, no i co? No i stanąłem w tej kolejce, dochodzę i zdawaka mi się wydawało, że to jest pani magister, to był pan magister w takim paziu. Tak się wychyla i mówi, to co? Ja mówię, że tym razem nie. I tak sobie pomyślałem, kurczę, ale tutaj z naklejki mi się śmiał pan Bogusław z Geriawitem, więc zrobił mi się raźniej. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Krążymy tak od tego tematu do tematu, były reklamy. Wrócę jeszcze do tej postaci skipera. Zdarza ci się zapożyczać jakieś jego zwroty, słówka, powiedzonka do prywatnego języka, słownika własnego? Na przykład, nie wiem, na nagraniu gdzieś chłopaki coś tam powiedzą i ludziom jadzią. Nie. Nie? Żadnych? Nie, no, to jest raczej sprowokowane przez rozmówcę albo przez... weź powiedz coś skipperem, no na przykład. To tam... No nie chcę, żeby było przykro, to mówię. No to ale... powiedz coś skipperem. Kochane dzieci, słuchajcie zawsze rodziców, a będzie lodziom jadzie. Ale oprócz tego jest jeszcze na przykład Tygrysek w Kubusiu Puchatku, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Tak, ostatnio jakoś mało go się produkuje, ale no to też miałem... przede mną robił go pan Jacek Czyż, a potem był casting właśnie na następcę pana Jacka, no i udało mi się go wygrać, ten casting. No i no, pan Jacek robił go genialnie, więc to też było się z czym mierzyć, tak? Oprócz tego jeszcze u Szymona Majewskiego coś było. A, premier Pawlak. To już tam razem z... Tak, Pawlak robił całym... Pawlaka, tak. I jeszcze ostatnio ja widziałem Wajdę. Tak, Wajdę. Tak. To było na 1000 odcinków M jak miłość. No nigdy w życiu nie robiłem pana Wajdy, a tutaj musiałem się przez tydzień poznać z... Bardzo mi pomógł pan Marek Kondrat, którego oglądałem na YouTubie, który go robi też genialnie. No ale to było bardzo świeże wtedy. No i wielki szacunek dla charakteryzatorek. To były te same dziewczyny, co u Szymona. No ja nie mogłem w ogóle poznać. Mówię, po gdzie prostu to ten Grzegorz, one to są nieprawdopodobne. Także składam wyrazy. To jakie głosy jeszcze jesteś w stanie no, tak świetnie odwzorować, że dzwoniąc na przykład do kogoś, ktoś mógłby naprawdę uwierzyć, że rozmawia na przykład, no nie wiem, z Andrzejem Wajdą. No to jest Andrzej Wajda. Kto jeszcze? No kiedyś tam pana Adama Michnika, Lecha Wałęsę. Mhm. Ale państwo i ty Danuszu. Kiedyś robiliśmy spektakl w kamienicy. Nazywał się Wroniec. Bardzo dobry spektakl. Stan wojenny widziany oczami 7-latka. Główną postacią była animowana lalka i dookoła był świat stworzony. I bardzo fajny pomysł, ponieważ to dziecko wymyślało sobie język, którym nazywało to, co się dookoła dzieje. Czyli byli milipanci zamiast milicjantów, złomot zamiast zomo. Taki sobie język wymyślił ten chłopczyk. No i ja tam... Była taka scena, w której grałem jednocześnie profesora Bartoszewskiego, nieżyjącego już, Lecha Wałęsę. Był tam ksiądz i ktoś jeszcze. Ja rozmawiałem sam ze sobą, zmieniając... No, powiedzmy, że zakładałem maskę Wałęsy, mówiłem Wałęsą, zdejmowałem ją, zakładałem inną i byłem kim innym. No i to taka zabawa była bardzo fajna. Bardzo to lubię. W teatrze miałem taki spektakl, w którym na przykład grałem 6 postaci. Biegłem za kulisę, przebierałem się i wchodzę od przyjaciela geja, rozdartego, ze złamanym życiem, przez faceta, który zostawił żonę dla kochanki, po ojca z Alzheimerem na przykład. No taki rozrzut. I teraz mnie czeka, dostałem wczoraj propozycję. Na razie nic nie powiem, ale aż mnie zatrzęsło. Dostałem propozycję.
Ale nic nie powiem. No nie mogę na razie, no, bo naprawdę jest świetna. A lubisz wkręcać znajomych na przykład? Zdarza ci się wkręcać znajomych głosem dzwonią? Znaczy znajomi to pewnie już tam poznają, ale zdarzało ci się wkręcać kogoś tak telefonicznie? Jak mnie namawiali. Ja nie lubię denerwować ludzi, ale jak koledzy mnie tam namówili, to parę razy mi się zdarzyło coś takiego zrobić. Grzegorzu, dziękujemy ci bardzo za wizytę u nas. Mnie było bardzo miło. Mamy dla ciebie taki fajny, no, ja myślę, że fajny, to jest wszystko rękodzieło robione własnoręcznie. I to jest na wypadek, ja tutaj pokażę najpierw, na wypadek, gdyby... Kocham was po prostu, ja pierniczę. W razie potrzeby zbić szybkę i tam naprawdę... Naprawdę ale jest. Wiesz, że robisz teraz product placement, zdajesz sobie sprawę. Nałoży się jakiś czarny pasek. Nałoży się czarny pasek, także od nas, od naszego programu. Jejku, będzie można sobie... Jejku, no jaka pamięć, to sobie to postawię w jakimś honorowym miejscu i będę się po prostu, jakby miał zły humor, to będę się śmiał. W samochodzie na lusterku powiedzieć. To jasne, ograniczy, jasne. Nie, ograniczy widoczność. Ale tak, pamiątka taka od nas, żebyś miło wspominał naszą rozmowę, żebyś nie żałował, że tu się pojawiłeś i mam nadzieję, że będziesz wspominał. Jak najbardziej właśnie miło, serdecznie i ciepło. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki, proszę wielkie. Państwa, moim i Państwa gościem był wspaniały, niesamowity głos, ale jak dowiedzieliśmy się dzisiaj również człowiek wielu, wielu, wielu talentów. Grzegorz Pawlak, dziękuję raz jeszcze, a my widzimy się w kolejnym odcinku naszego programu już w następny piątek na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł.